Witajcie w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj zobaczymy, co moi synowie Miłosz i Marcel mają w pokojach. Przetrzepiemy im pokój i zobaczymy, jakie to są rzeczy. Zaczynamy. Nie wiem, od którego pokoju zacząć. Czy od Miłosza, czy może od Marcela. Okej, dobra, niech idzie Miłosz na pierwszy strzał. Mamy skarpetki, ale wiesz co, dobra, wrócimy się do mojej sypialni. Bo sypialnia wygląda tak. Ale i tutaj są skarpetki moje rzucone, miałem je sprzątnąć, niestety, nie sprzątnąłem. Dobra, idziemy do Miłosza. Miłosz ma skarpetki, w ogóle wielu facetów zostawia skarpetki właśnie gdzieś tam na podłodze. I jak widać u Miłosza jest to samo, 2, 4, jest 5. A! Dobra, i mamy szóstą. Ja też to robię, więc jakoś tam się tym nie przejmuję za bardzo. Woda. Miłosz pije bardzo dużo wody. Bardzo dużo wody pije. I to jest podstawa. Oczywiście jakieś tam napoje słodkie czasami też, ale generalnie u niego zawsze można znaleźć wodę. Co my tu mamy? Mamy kendamy, przede wszystkim kendamy. Jakieś coś tam do ćwiczeń. Ja mam nadzieję, że nie znajdę. Tutaj jest dla świnek. Jakieś tam karma. Co tutaj jest? Spray do włosów. Czy znajdziemy tutaj w ogóle coś takiego, czego bym nie chciał znaleźć? Dobrze, tutaj to o. Widzisz, też jest woda, cała woda. Tak, to u niego jest standard. Nie wiem, po co ten wiatrak, jak już dawno można by było to schować. Jak już dawno, przecież jest lato skończone. U niego kiedyś, teraz to podobno coraz mniej, ale zawsze można znaleźć coś słodkiego. Wezmę sobie za chwileczkę. Orzeszki ziemne. Tutaj jakiś jest shot energetyczny na pobudzenie. Zdrowe jedzenie, właśnie on też stawia na różnego rodzaju orzechy. Tutaj co mamy? Baton proteinowy. Nie wiem, co robi ta kanapka, czy ona jest obgryziona, czy też nie. Mamy książkę, mowę ciała, ale widzę, że tutaj jest jeszcze nawyki warte miliony. O, właśnie, tamto trzeba by było. Znowuż jest... Aha, dobra, okej. Tutaj nic nie ma. Tam, o kurde, co my tam mamy? Tam coś też jest, nie wiem, czy to będzie widać. Tam coś wpadło. Czyli pewnie tutaj jest coś słodkiego. A nie, puste, dobra, okej. Czy tutaj znajdziemy jeszcze jakieś papierki? Tak. Zaraz zajrzę do torby Miłosza sportowej. Ciężko mi z tym będzie. Mam nadzieję, że mi wybaczy, że nie znajdę nic nieodpowiedniego, ale ciężko się z tym czuję. Robię to tylko pod film, bo normalnie w życiu nie zaglądam, nie szukam, nie przeczesuję, nie inwigiluję. Oczywiście mogę coś sprawdzać, ale nie tak, że jakoś tam rzeczy takie, że gdzieś tam bardziej osobiste. I muszę to nagrać, bo po prostu mi jest ciężko. Z tym tak samo... O, ktoś idzie? Tak. Marcel idzie. Dobrze, czy on ma coś tutaj? Jakieś perfumy. Co to jest? To ja mu kupiłem. Ja mam nadzieję, że tutaj nie ma nic więcej, co? Ile on tych perfum ma? Krem do golenia? Synu, ej, do tego to nie wiedziałem, że krem do golenia masz. Ale ta lekka, nie no, ciężka ta torba. To nic nie ma, okej. Tutaj masz szufladę z różnymi rzeczami. Ale nic specjalnego, wziąłem sobie czekoladki troszeczkę. O, a to skąd to jest? Hello? Co? Czekoladę zobaczyłeś? Słuchaj, przejrzałem twój pokój. Znalazłem kilka rzeczy, których nie powinienem znaleźć. Czekaj, jeszcze sobie przyjrzymy... O nie, sportowe to rzeczy. Mam bardzo dużo ubrań, tata. Ty? Tak. Zaraz przybudziemy do ciebie i zobaczymy, co tam jest u ciebie w pokoju. Skąd masz tę koszulkę?
Trochę taka guma. Kupiłem ostatnio. A tutaj? Co to jest? Love, sex i coś tam? Coś nowego jest tutaj? Nie, nie widzę nic. Nic nowego. Nie wiem, czy to trzeba by było mu gdzieś zrobić przeszukanie. Hej, co to jest? On ma takie rzeczy jeszcze? No, to są moje z dzieciństwa. Twoje to są? No to właśnie. No to po co to tam zajmuje mu miejsce? Fajnie tak wygląda. Dobra, mamy czapeczki. Ojej, a ile tutaj tego jest? Samochodziki. No i co? No chyba nic nie ma więcej, tak? Takiego. Ja w ogóle myślę, że... No, to oczywiście puste. Jest hulajnoga. Ja tam przyniosłem swój taki Steadicam. Stabilizator. I ma tam hulajnogę z tyłu. Ale ja myślę, że wiele rzeczy z tych, tak jak właśnie tutaj było, coś tam są Marcela, to on po prostu mi już nawet nie zagląda. Nawet nie robi sobie porządków. Jakby tu porobił porządki, jakieś różne rzeczy. To są rzeczy sprzed kilku lat, których w ogóle na pewno nie używa. Chociaż nie wiadomo, może i używa. Ale gdyby tutaj porobił sobie porządki, to myślę, że bym miał sporo miejsca. Idę do twojego pokoju posprawdzać. Idziesz ze mną, czy nie? Ale co? No idę przyczesać różne rzeczy. Czy coś nie chowasz czegoś? Nie ukrywasz? Nie, żadnych słodkości nie ma. A jakieś inne rzeczy? Kartonki. Na przykład nielegalne? Mhm. To nawet cały dom możesz przeszukać. Cały świat i nie znajdziesz. A jak przeszukam cały dom i znajdzie się coś? To jest Miłosza. A moje? W lodówce mam kilka rzeczy, i które gdyby były znalezione, to byłoby... Pewnie byłoby szokiem. Te rzeczy, jak ktoś będzie chciał się czepiać... Zaraz, tu jest 22 rok, to jest przeterminowane już, tak? Ej, Marcel, weź ty zobacz. Ja mam słaby wzrok. Tutaj na tej banderoli jest tam data podana na dole? 2018. 2018? No nie widzisz? No ja właśnie nie widzę już. O, dziecko, pokaż, co ty masz? Pokaż, co ty masz? Pokaż mi, co ty tutaj trzymasz? Oddaj mi to. Oddaj mi to, co ty, Marcel? Przecież jesteś za młody. Ja naprawdę nie widzę. Pod tym KS? 2018? Tak. Czyli przyterminowane. Co? Dobra, to sprawdźmy, co jest u Marcela. Tutaj nie sądzę. Co tam, świneczki? Co, chcecie coś? Chcecie coś do jedzenia? Tutaj to nie sądzę, żeby coś... Tu jest nawet pusto. Jest karma. U Marcela to raczej nie znajdziemy nic nielegalnego. Tak mi się wydaje. No? Aha, że ja mogę coś ukrywać? To mamy nasze rzeczy. Że ja mogę coś ukrywać. No też mogę coś ukrywać. Tu jest gitara. Niedługo powiem coś może więcej na temat tej gitary. Kurczę, no niego to nie znajdziemy nic. Chociaż no nie, no to trzeba by było. No właśnie, bo on może chować. Jak coś tu może chować, tylko raczej. Ale bym się zdziwił mocno. Ten ma pistolety. Akurat w przypadku Marcela nie sądzę, żebym coś znalazł. Musiałbym się mocno zdziwić, musiałbym to wszystko przetrzepać. Ale wydaje mi się, że raczej i tak tutaj nic nie znajdę. A mówię, musiałbym... Źle się zresztą z tym czuję, serio. Chciałem nagrać film, ale... Po prostu słabo się czuję z czymś takim. Zresztą ja w tym roku mamy 20 lat małżeństwa z Kasią, a ja chyba do torebki, jak ona mówiła, na przykład weź coś tam z torebki, to ja nie wiem, po 10, 12, 15 latach dopiero mogłem zajrzeć, bo tak to nie otwiera, po prostu nie lubię tego. Źle się z tym czuję. I tyle po prostu. Dzięki za oglądanie, cześć.